W życiu codziennym każdego dnia korzystamy z krzeseł, szafek, półek, łóżek. Wszystkie drewniane elementy tych przedmiotów przechodzą przez ręce stolarza. Stolarstwo ma wielowiekową tradycję. Wywodzi się z zawodów rzemieślniczych rozwijających umiejętności pracowników w ramach własnego zakładu. W 1750 roku Stanisław Konarski, pochodzący z rodziny szlacheckiej, pedagog i reformator szkolnictwa, założył pierwszą szkołę stolarską. Obecnie zawodu stolarz można uczyć się w branżowej szkole pierwszego stopnia lub w technikum. Można też kontynuować naukę na studiach wyższych. Praca stolarzy to praca zarówno z drewnem, jak i z materiałami drewnopochodnymi. Wiedza o gatunkach drewna, jego strukturze oraz właściwości to podstawa w jego pracy. Posiadając tą wiedzę, wie, który jego rodzaj jest najlepszy do wyrobu konkretnego elementu lub mebla. Przykładowe wyroby, jakie wykonuje stolarz, to taborety, krzesła zwykłe, krzesła nietypowe, fotele, stoły, meble ogrodowe, półki, meble kuchenne. Stolarze wykonują też różnego rodzaju wyroby z materiałów drewnopodobnych. Z płyt laminowanych powstają zabudowy kuchenne, meble skrzyniowe i wiele innych rzeczy. Aby wykonać tę pracę, stolarz musi umieć projektować i sporządzać rysunki techniczne, aby sprostać zamówieniom klientów. Stolarz w swojej pracy posługuje się piłą do cięcia drewna, strugiem do wyrównywania, młotkiem i gwoździami do łączenia elementów oraz elektronarzędziami takimi jak wiertarka do wiercenia otworów i pilarka tarczowa do szybkiego cięcia desek oraz wieloma innymi narzędziami. Stolarz naprawia, dokonuje renowacji i konserwacji starych wyrobów drewnianych lub z materiałów drewnopodobnych. Dzięki swojej wiedzy stolarz nie ma problemu z określeniem wady przedmiotu ani z wyceną kosztów naprawy czy renowacji. Potrafi dobrać odpowiednie rodzaje lakierów, kleju, a także stosuje techniki, które są wskazane nie tylko przy pracy z konkretnym rodzajem drewna, ale również w zależności od tego, ile drewno ma lat. Dzięki jego wiedzy i umiejętnościom uszkodzone czy zabytkowe meble odzyskają swój użytkowy charakter. Mogą służyć swoim właścicielom jeszcze przez wiele lat.
Stolarze pracują z użyciem obrabiarek drewna, frezarek, strugarek. Używają też piły tarczowej i taśmowej oraz różnych rodzajów wiertarek. W miejscach, gdzie używa się takich maszyn, stolarz zajmuje się ich konserwacją, czyszczeniem, a także drobnymi naprawami. Dzięki właściwej konserwacji maszyny pracują niezawodnie i są bezpieczne w użyciu. Musi jednak być czujny i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Stolarstwo wiąże się z pracą w szczególnych warunkach. Zagrożenie czyha na każdym etapie pracy, dlatego w tym zawodzie trzeba ciągle mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i współpracowników. Praca stolarza to przenoszenie ciężkich elementów, lakierowanie i klejenie oraz praca z wszelkiego rodzaju urządzeniami elektrycznymi i maszynami. Dlatego też stolarz musi regularnie przechodzić szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie szkolenia podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. Stolarz może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wykonuje się wyroby drewniane i drewnopochodne, dlatego bezrobocie w tym zawodzie to rzadkość. Każdy, kto chce zostać stolarzem, musi się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz uczyć się zawodu w szkole dla stolarzy.